Podaj równanie prostej równoległej do y równa się 4x plus 5 i przechodzącej przez początek układów współrzędnych. Czyli tak, wiemy, że mamy prostą o wzorze y równa się 4x plus 5 i szukamy prostej do niej równoległej. No to żeby dwie proste były równoległe, to muszą mieć ten sam współczynnik kierunkowy, czyli to oznacza, że ta szukana prosta też musi mieć a równe 4. Może sobie zapiszmy jeszcze równanie prostej w postaci kierunkowej. No i już wiemy, że a jest równe 4, czyli tutaj czwórkę możemy sobie podstawić. Co jeszcze wiemy o tej szukanej prostej? Wiemy, że ona przechodzi przez początek układów współrzędnych, a jest to punkt o współrzędnych 0, 0. Czyli gdy mamy podany punkt, to wiemy, że x jest równy 0, no i y jest także równy 0, czyli w to miejsce podstawimy 0, w to również, no i dzięki temu wyznaczymy b. No to mamy tak, 0 równa się 4 razy 0, dodać b, no czyli 0 to będzie b, tak? 4 razy 0 to będzie 0, plus b otrzymamy b, czyli możemy podać wzór szukanej prostej, czyli w miejsce a podstawimy czwórkę, czyli mamy 4x, dodać b, czyli dodać 0, czyli y to będzie 4x. No i to jest szukane równanie prostej.